Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na czytaniu ogólnym na miesiąc lipiec bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkładzik przy pomocy pozłacanego tarota królewskiego, następnie wylosuję dla Was jedną kartę z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Tradycyjnie przypominam, że czytanie jest ogólne, może z Wami nie rezonować, dlatego wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Każdy z Was ma inną historię życiową. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia filmu ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Talia była tasowana, tak jak powiedziałam wcześniej, albo i nie. I już ją przekładam. No i zobaczymy, co tam ciekawego lipiec przygotował dla naszych byczków. Zaczynamy. Energia, z jaką wkroczycie w miesiąc lipiec. Giermek buław. Co pomaga bądź przeszkadza? Król kielichów. Wasze działania w miesiącu lipcu. Trójka buław. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Szóstka monet. O kim, o czym byczek myśli? Co planuje, co analizuje w lipcu? Paś monet, giermek monet. Połowa miesiąca. Rycerz kielichów. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy czujecie, odbieracie całą tą sytuację, jakie jest Wasze nastawienie do niej. Sprawiedliwość. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy i ich wpływ na Was. Królowa buław. Obawy bądź nadzieje. Siódemka mieczy. I moi drodzy, koniec miesiąca. Umiarkowanie. Czyli dążycie do tej równowagi, ta równowaga będzie. Fajny miesiąc. Tle szóstka kielichów, dużo spotkań towarzyskich, miłych niespodzianek, czas spędzony z dziećmi, z rodziną, z najbliższymi. Odwiedzicie jakieś miejsca, z którymi łączy Was jakiś sentyment, odnowicie kontakty towarzyskie, nadrobicie zaległości towarzyskie właśnie, bądź jakieś zaległości w pracy. Ktoś Wam pomoże, bądź odwdzięczy się za wcześniej jakąś wyświadczoną przysługę. Równowaga emocjonalna przede wszystkim. No dobrze, kochani, zacznijmy sobie od spraw zawodowo-finansowych. Te rybki, co ja mówię? Widzicie, patrzę na króla kielichów i rybka. Nie, byczki. Paś buław. Jeżeli macie pracę, możliwe, że jakieś dodatkowe kursy szkolenia tutaj pracodawca Wam szykuje, być może wyjazd z tym związany. Tutaj też praca z dziećmi u niektórych. No, ta szóstka monet odchodzi sobie do przeszłości, więc może być też tak, że zrezygnowaliście z jakiejś pracy, bądź tą pracę utraciliście i tutaj podejmujecie jakąś nową współpracę, bądź powrót do tego, co już kiedyś robiliście. Też tak może być. Ten paź buław jest tutaj zwrócony do tej przeszłości, więc być może nawiązujecie z jakimś zodiakalnym strzelcem na przykład, bądź właśnie rybką, rakiem, bądź skorpionem na nowo zawodową współpracę. Nowe kontakty zawodowe, nowe pomysły, jeżeli macie swój własny biznes. Może dostaliście dotacje, może dostaliście tutaj jakieś wsparcie finansowe.
zawiązaliście z kimś jakiś kontrakt, ktoś tutaj jakiś kapitał wyłożył, bądź wcześniejsze inwestycje teraz procentują i teraz możecie, że tak powiem, rozwijać skrzydła. Ogólnie ruszacie z jakimś projektem, zaczynacie działać, uczyć się, kształcić. Gdzieś pod okiem fachowca zdobywać nowe umiejętności na jakichś praktykach zawodowych. Myślę, że jesteście z tego zadowoleni. Król Kielichów raczej pomaga. Jest to osoba spokojna, kreatywna, dobra, wyrozumiała. Ktoś, kto jest chętny do pomocy, do wsparcia, zależy mu na tym, żebyście być może jakąś wiedzę jak najlepiej przyswoili, żebyście tutaj zdobyli jakieś osiągnięcia, więc jest to osoba na pewno, która Was wspiera. Dodatkowo karta symbolizuje spokój w pracy, praca z pasją, w miłej atmosferze, lubicie swój zawód, lubicie swoje zajęcie, no i oczywiście wynagrodzenie jak najbardziej też satysfakcjonujące. Więc mogą być, kochani, przejścia, zmiany pracy, gdzie jesteście zadowoleni, ale też docenienie przez obecnego pracodawcę, bądź możliwość właśnie rozwijania swoich ambicji zawodowych, czyli jakiś wyjazd związany tutaj ze szkoleniami. Jeżeli w lipcu bierzecie urlop, wyjeżdżacie gdzieś nad wodę, na pewno sobie bardzo odpoczniecie i tutaj no będzie płatny urlop, będą jakieś dodatkowe bonifikaty, być może nawet w czasy zagwarantowane przez zakład pracy. No, kiedyś to tak się nazywało, w czasy pod gruszą. Nie wiem, jak teraz jest. Być może też. Dodatkowe jakieś obniżki, wykorzystywanie tutaj jakichś dofinansowań na dzieci. Na pewno będziecie mogli czerpać wszelkie korzyści tutaj z jakichś właśnie bonusów. Jak działacie? Trzy buławy, więc tutaj cokolwiek się dzieje, podjęliście decyzję, nie chcecie wracać do tematu, wierzycie, że wszystko się uda, że możecie stworzyć fajny biznes, jeżeli zdecydowaliście się otworzyć działalność gospodarczą, ktoś Wam w tym pomaga, dobrze doradza, więc też tutaj jesteście pozytywnie nastawieni, już oczekujecie pozytywnych zmian, wierząc, że lada moment dotrą do Was jakieś dobre wiadomości, udane spotkania, bądź rozwijający się, prosperujący biznes. Jeżeli praca na etacie, wiążecie z tą pracą swoje nadzieje, swoją przyszłość, że będziecie mogli właśnie spełniać swoje ambicje zawodowe, awansować, czerpać jak najwięcej, żeby po prostu była satysfakcja z tej pracy. Zadowolenie jakby z jednej i z drugiej strony, bo tutaj byk chce się wykazać przed pracodawcą, ale też stara się być w miejscu, gdzie czuje się potrzebny, czuje się doceniany i gdzie właśnie może pozytywnie myśleć o swojej przyszłości na najbliższe lata. O czym myślicie? Więc tutaj widzę jakieś działanie, gdzieś wyruszacie. Może być to też praca za granicą, bądź praca w innym mieście, bo tutaj widzę jakąś podróż. Paść denarów. Paść denarów, no to jest właśnie zaangażowanie się jak najlepiej w to, co robię. Nowa praca, kursy, szkolenia, warsztaty. Chcę się nauczyć, chcę cały czas rozwijać swoje umiejętności, poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli własny biznes, tutaj być może właśnie jakiś projekt dotyczący dzieci, ale niekoniecznie. Może chodzi o jakiś nowy pomysł, inwestycje w coś nowego, co teraz bardzo zajmuje Waszą uwagę. W połowie miesiąca wiadomości bardzo dobre, na które czekacie. Spotkanie z zodiakalnym skorpionem. Ktoś może Wam coś zaproponować, ktoś może Was odwiedzić, z kimś będziecie być może współpracować. Możliwy właśnie wyjazd na urlop, nad wodę, jakieś pojezierza, morze, bądź inne zbiorniki wodne, gdzie sobie odpoczniecie. Dookoła dużo zieleni, piękne tereny. Wasze samopoczucie bardzo pozytywne. Pamiętajcie, żeby nie krępować się, nie wstydzić, mówić przyjaciołom, mówić zaufanym osobom,
Jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, może Was ktoś wyręczy w jakiejś sprawie, może Wam właśnie pomoże, doradzi, a może właśnie będzie miał okazję ku temu, żeby się odwdzięczyć, bo wcześniej Wy mu pomogliście. Jeżeli nawiązujecie współpracę zawodową na zasadzie spółki cywilnej tutaj z jakimś skorpionem, rakiem bądź rybką, myślę, że do połowy miesiąca powinniście pozałatwiać dobrze dokumenty, sprawy urzędowe, bo to teraz też siedzi w Waszej głowie, żeby wszystkie papiery, umowy, kontrakty podpisać na czas, żeby wszystko było jasne, czytelne, żeby nikt nie miał do Was żadnych pretensji, wszystko zgodne z literą prawa oczywiście. No i karta sprawiedliwości to jest taka wewnętrzna równowaga, że wszystko mam pod kontrolą, że orientuję się w sytuacji, że wiem na czym stoję, że ktoś jest uczciwy względem mnie, tak jak ja względem niego, że wszelkie formalności zostały dopełnione, że być może czekacie tutaj na jakieś decyzje z sądu czy właśnie z urzędu, żeby móc ruszyć już pełną parą. Zarejestrowanie, tak, spółki na przykład w sądzie. Byk też jest obiektywny, szczery. Jeżeli ktoś chce z nim porozmawiać, na pewno udzieli kompetentnej informacji, nie owija w bawełnę. Jest jak księga, z której może każdy czytać, tak? Dobrze. Z zewnątrz mamy królową buław, więc tutaj uważajcie na jakąś zazdrosną kobietę. Spod znaku barana, lwa bądź strzelca. Stawiałabym na barana. Ewentualnie do współpracy może Was zaprosić jakaś kobieta. To jest spryciula, to jest ktoś, no, jakaś bizneswoman, ktoś zaradny bardzo życiowo, bardzo przedsiębiorczy, taki wpływowy być może. Być może będzie chciała ta osoba z Wami tutaj współpracować, natomiast uważajcie, bo ta osoba nie do końca ma szczere intencje. Wyżej mamy siódemkę mieczy, więc może chcieć Was oszukać, może chce na Was jakoś zarobić. Ta karta kojarzy mi się też z pośrednikiem pracy. Więc tutaj, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś za granicę, uważajcie na wszelkiego rodzaju pośredników, którzy mogą właśnie w jakiś nieuczciwy sposób tutaj Was potraktować. Nie o wszystkim być może ta kobieta Wam mówi, nie zdradza swoich prawdziwych intencji, no coś knuje. Oczywiście uważamy też na osoby, które mogą w jakiś sposób narazić nas na straty, okraść nas, no, gdzieś tam firmę narazić na jakieś właśnie nieprzyjemności. Więc uważajcie na taką osobę. Wasze obawy, nadzieje, no tutaj mamy siódemkę mieczy. Przede wszystkim czas, więc tutaj zastanawiacie się, czy nie trzeba będzie czegoś przyspieszyć. No mamy okres wakacyjny, więc tutaj te urzędy, ta biurokracja też troszeczkę kuleje. Obawy, czy ktoś Was nie oszuka, czy ktoś Was nie wystawi do wiatru, kolokwialnie mówiąc, czy wszystko jest jasne i czytelne, czy tak jak Wy podchodzicie uczciwie do tutaj jakichś spraw, ta osoba też jest godna zaufania. Ale raczej dotyczy się to właśnie wyjazdów jakichś, tak? Wydaje mi się, że tutaj stacjonarnie w kraju, w którym chcecie się urządzać, niekoniecznie Polska, w miejscu, w którym znacie, w którym jesteście już obeznani, raczej nic takiego nie zagraża. No wiadomo, trzeba trzymać rękę na pulsie i orientować się w sytuacji, ale myślę, że raczej dotyczy to wyjazdu. Boicie się, że ktoś, kto być może pośredniczy w zorganizowaniu tego wyjazdu, może po prostu, no, nie do końca szczerze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Natomiast wszystko dobrze się ułoży. Oczywiście przezorny, zawsze ubezpieczony. Nie dajcie się też gdzieś okraść w podróży, żebyście czegoś nie zgubili, żebyście się nie spóźnili na pociąg czy na samolot, więc żeby tam na czas być wcześniej, parę minut, żeby bez stresu, bez właśnie jakiegoś takiego poganiania, jak to się mówi, z wywieszonym jęzorem gdzieś tam nie biec do odprawy, tylko na spokojnie, tak? Pamiętajcie, że zawsze możecie poprosić kogoś o pomoc, czy żeby gdzieś tam Was podwiózł, czy żeby coś tam załatwił. Nie bierzcie wszystkiego na swoją głowę, no i kończycie miesiąc umiarkowaniem, czyli karta spokoju, umiaru, równowagi. Wszystko jest tak, jak sobie zaplanowaliście.
Wszystko macie pod kontrolą. Tutaj nikt nie był w stanie Was sprowokować, żadna sytuacja nie wyprowadziła Was z równowagi. Jest dobrze, tak? Jak sobie zaplanowaliście, tak wszystko się układa. Jeżeli wyjechaliście na jakieś szkolenia, może niektóre byki jako opiekun, jako nauczyciel dzieci też na jakichś koloniach, na jakichś wczasach, bo chcieliście sobie dorobić. Jak najbardziej będziecie zadowoleni, więc tutaj odnajdujecie się w tej sytuacji, radzicie sobie świetnie, no i miło spędzacie wakacje. Jeżeli wyjeżdżacie z rodziną na wakacje, nie jest to powiązane z wyjazdem służbowym, też odpoczniecie i naprawdę byk na koniec lipca, przełom sierpnia wróci wypoczęty, gotowy do dalszych wyzwań, do dalszych działań życiowych, zawodowych, prywatnych. Teraz, jeżeli chodzi o Wasze dzieci, wybór szkoły, myślę, że dziecko dostanie się do tej, do której składało dokumenty, czy to szkoła średnia, czy to wyższe studia. Natomiast uważajcie, bo ktoś w sekretariacie, no, pokazuje się tutaj kobieta, nie o wszystkim Wam powie, nie o wszystkich, coś będzie pominięte, więc tutaj szukajcie informacji, dowiadujcie się, żebyście właśnie wszystko mieli, że tak powiem, na tip-top zgrane, bo może się okazać, że czegoś nie donieśliście, że były potrzebne jakieś badania, czy jeszcze jakieś dodatkowe dokumenty, ksero, ksera i tak dalej. No i Was po prostu o tym nie poinformowano i żeby po prostu nie wracać dwa razy, nie donosić jakichś papierów, nie zawracać sobie głowy i później gdzieś tam w pośpiechu właśnie na CITO coś załatwiać. No dobrze, kochani, więc praca będzie, miło spędzony czas jak najbardziej. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na nerki, uważajcie na pęcherz, układ moczowy, żeby gdzieś tam się nie zaziębić, zwłaszcza jak będziecie gdzieś nad wodą, więc tutaj no, jeżeli jest chłodno, jeżeli jest za często korzystanie z tych kąpieli jakieś tutaj może właśnie dojść, czy siadanie gdzieś na jakichś takich miejscach chłodnych, żeby się właśnie nie podziębić, tak? Bo tej wody tutaj będzie sporo, więc to może dotyczyć też Waszych dzieci, żeby pilnować, że jak już no, temperatura troszeczkę spadnie, żeby chociaż nóżki zawsze dzieci chcą, tak? Chociaż żeby pobiegać sobie po tej wodzie, ale to może być, że tak powiem, zdradliwe. Więc uważajcie na siebie. Ogólnie samopoczucie będzie Wam dopisywać. Taki spokój widzę tutaj w tym czytaniu. Takie poukładanie wszystkich spraw, dokładnie tak, jak sobie to zaplanowaliście. Miłe spotkania towarzyskie. Tutaj myślicie o jakiejś zodiakalnej pannie. Może jest to osoba, z którą będziecie się uczyć, może Wy będziecie tutaj kogoś na przyuczenie. Bo właśnie praca z dziećmi, z młodzieżą, więc może jeżeli macie firmy, będziecie zatrudniać tutaj młodzież do pomocy. Zwłaszcza te byki, które gdzieś tam nad morzem pracują i właśnie potrzebują rąk do pracy, czy to na jakimś straganie, na jakimś stoisku z pamiątkami, czy być może lody, gofry i tak dalej. Więc tutaj na pewno dużo będzie chętnych. No i tak jak powiedziałam, dużo spotkań rodzinnych, towarzyskich, zwłaszcza z osobami, z którymi dawno nie utrzymywaliście kontaktu, nie rozmawialiście, być może nawet byliście w jakimś sporze, teraz wszystko się wyjaśni, pogodzicie się, odwiedzanie też rodzinnych starych stron, może miejsc, z którymi łączy Was jakiś sentyment, często z rodzicami, być może wyjeżdżaliście w jakieś urokliwe miejsce na wypoczynek i teraz swoje dzieci chcecie zabrać, pokazać im, gdzie się wychowywaliście, gdzie spędzaliście wakacje. Dużo przygody, dużo pięknych wrażeń i myślę, że ten lipiec będzie naprawdę bardzo miły i spokojny dla byczków. Co w związkach? W związkach, kochani, zacznijmy od samotnych byków. No widać, że tutaj kogoś poznaliście w pracy bądź na uczelni, ewentualnie poprzez załatwianie jakichś spraw służbowych, zawodowych, niekoniecznie w tym miejscu, w tej firmie, w której pracujecie. No i co, kochani? No tutaj widać, że spotykacie się, jest jakaś nowa znajomość, jesteście zainteresowani i bardzo Wam ta osoba się podoba, bardzo się lubicie i od razu Wam powiem, że ta osoba bardzo poważnie, że tak powiem, Was traktuje. Jest to osoba ciepła, dobra, wrażliwy mężczyzna, czuły bądź kobieta.
Tylko właśnie uważajcie, bo ktoś z pracy może Wam zazdrościć. Jest jakaś kobieta, rudowłosa, ciemna blondynka, kasztanowe włosy. Kobieta z wyglądu może nie aż tak atrakcyjna, ale taka właśnie barwna, że widać ją w towarzystwie. Może być imprezowiczka jakaś, może być osoba, która robi wrażenie, zwraca na siebie uwagę. I ona może Wam zazdrościć tutaj jakieś relacje, więc uważajcie na jakieś zazdrośnice. Może plotkować na Wasz temat, o czymś Wam nie mówić, co być może wie, bądź widzi, obserwując z zewnątrz. Może udawać przyjaciółkę, nie do końca taką jest. Ta relacja może być na odległość, ale niekoniecznie, ale Wy tutaj łączycie nadzieję z tym związkiem. Na pewno bardzo się zaprzyjaźniliście, może macie jakieś wspólne pasje, tematy, miło Wam się rozmawia, miło spędza czas. No i byk daje sobie szansę na to, żeby tutaj już na poważnie zacząć się spotykać, być może jako para. Nad czym się zastanawiacie? Czy ta osoba jest szczera względem Was? Czy niczego nie ukrywa? Czy Was nie okłamuje? Czy być może jest to ktoś, z kim będziecie mogli w przyszłości związać się węzłem małżeńskim? Bo byk szuka. Wydaje mi się, że byk szuka tutaj osoby na stałe. Nie w głowie mu flirty, nie w głowie mu romanse. Po prostu chciałby się ustatkować, myśli o małżeństwie, o zbudowaniu rodziny. W połowie miesiąca gdzieś razem być może wyjedziecie. Tutaj też znowu widzę woda, jakieś tereny krajobrazowo piękne. Mogą paść jakieś ważne słowa, więc być może wyznania uczuć, być może nawet zaręczyny u niektórych. Na pewno udane spotkania, romantyczne kolacje przy świecach, dużo czułości, dużo bliskości, miło spędzonych ze sobą chwil. Tej osobie bardzo się podobacie i ta osoba na pewno bardzo się zaangażuje. Tylko znowuż uważajcie, u co niektórych byków, ja nie mówię, że u wszystkich, ale u co niektórych być może ta osoba ma jakiś sekret. O czymś Wam nie mówi, ewentualnie nie do końca jest szczera, nie mówi Wam prawdy o sobie, może coś ukrywa, może coś zataja. Więc tutaj starajcie się, to są też Wasze obawy, tak? Czy ta osoba mnie nie oszukuje, czy właśnie ma kogoś być może, o kim nie mówi. No, pojawią się takie wątpliwości, natomiast myślę, że wszystko się wyjaśni i takiej pewności, że nic takiego się nie dzieje, nabierzecie pod koniec miesiąca, gdzie w umiarkowaniu widzicie, że jesteście bardzo dopasowani, na swój sposób się uzupełniacie, że między Wami jest dobrze, że nie śpieszycie się z rozwojem tej relacji, dajecie sobie swobodę, czas na to, żeby się poznać, no i te relacje układają się jak najlepiej. Więc tutaj niektóre byczki samotne wejdą w jakąś relację. Co w stałych związkach? W stałych związkach widzę, że planujecie wspólny wyjazd. Byki, które są już długo razem, ale nie mają jeszcze zalegalizowanego związku. No, byk bardzo by chciał. Ale tej drugiej osobie być może jest na rękę taki związek, bez zobowiązań, na kocią łapę, jak to się mówi. Dlaczego tak jest? Bo jedna i druga strona boi się, że być może któremuś coś odbije, spakuje walizkę i wyjedzie. Jakbyście nie byli pewni tej relacji. Więc tutaj trzeba to bardzo przedyskutować. No na pewno sobie wyjedziecie gdzieś razem, więc tutaj wakacje miło spędzone. Ogólnie jest fajnie. Być może macie córkę, być może macie dzieci, wspólnych przyjaciół i ogólnie poukładane życie, tylko na przykład problemem jest to, że chcielibyście na przykład kupić mieszkanie, kupić dom, wziąć kredyt jakiś. A tutaj, jeżeli nie macie, że tak powiem, wspólności małżeńskiej, wiadomo, można wziąć kredyt, tak? Ale lepiej by było, jakby byk wiedział, na czym stoi i nie musiał później komuś kredytów spłacać, bo komuś się znudzi związek i wycofa się rakiem. Więc tutaj też takie dylematy w kwestiach finansowych, w kwestiach regulacji. No szóstka denarów to jest taka współpraca, tak? Równowaga w dawaniu i braniu. Nie tylko byk jest sponsorem, dajmy na to, całej tej imprezy,
tylko no chciałby, żeby partner bądź partnerka też jakby poczuwał się do dokładania się do budżetu domowego. Może być też problem z pracą u któregoś z Was. Są być może jakieś długi, jakieś problemy finansowe, o których byk nie wie i to będzie wszystko wychodziło w tym miesiącu. Natomiast ogólnie widzę, że no jest Wam dobrze razem, tylko no brakuje jakiejś kropeczki nad i. Jest jakiś niedosyt. Cały czas budzą się jakieś wątpliwości. Nie śpieszy Wam się z jakimiś decyzjami, a być może byk chciałby, żeby no tutaj sprawy nabrały tempa. Zwłaszcza jeżeli chodzi o uregulowanie waszej sytuacji życiowej. Macie dosyć wynajmowania mieszkania na przykład, chcielibyście pójść na swoje, kupić coś razem wspólnie, a ciągle są jakieś problemy, bo jedno ciągle się waha i uważa, że być może zostanie oszukane w jakiś sposób, nieładnie potraktowane w relacji. Nic z tych rzeczy, więc myślę, że tutaj musicie szczerze porozmawiać i na pewno uda się dojść do porozumienia. Jeżeli chodzi o podejrzewanie, o jakąś zdradę, o to, że ktoś kogoś ukrywa, że są jakieś kłamstwa, byk na pewno jest szczery i tej szczerości będzie wymagał od partnera, od partnerki i pod koniec miesiąca przekona się, że jednak może polegać na swojej drugiej połówce, że wszystko jest ok. Są tutaj napady też być może jakichś takich histerii, wymówek, wypominek, zwłaszcza jeżeli coś w przeszłości kiedyś się wydarzyło. Natomiast postara się byk panować nad sobą, też ukoić tutaj jakoś nerwy, nie stwarzać jakiejś takiej napiętnej atmosfery, bo no chcecie żyć dobrze razem. Ja widzę, że tu się kochacie, że są te uczucia, tylko no, jest jakiś niedosyt. Może jesteście już w długoletnim związku, były zaręczyny, nie ma tego ślubu. Problemy z pracą, jakieś takie deklaracje, być może brak takiego zaangażowania energii i inwestycji w ten związek ze strony Waszej drugiej połówki, tak? Byk cały czas się stara, próbuje coś zorganizować, a tutaj Wasz partner bądź partnerka no jakby stoi w miejscu i nic z tym nie robi, więc tutaj no musicie jakoś szczerze sobie to wszystko wyjaśnić. Natomiast widzę, że macie nadzieję, że wszystko się ułoży. Po jakiejś rozmowie zostawicie jakieś sprawy za sobą. Będziecie wierzyć, że tutaj ta przyszłość wspólna no, przyniesie Wam obojgu korzyść, że będziecie razem szczęśliwi, że być może to, co najlepsze jeszcze przed Wami. Chciałby byk wszystko poukładać w swoim życiu tutaj prywatnym, żeby było tak, jak powinno być, zgodnie z Waszymi wartościami, jakimiś takimi wzorcami być może rodzinnymi i może się to udać, tylko musicie sobie pewne kwestie wyjaśnić. Niektóre pary będą się zaręczać, niektóre będą myśleć o ślubie, niektóre będą po prostu regulować swoje życie, wkładać, inwestować w związek jak najwięcej. Umiarkowanie to jest też takie uzupełnianie się, więc być może jeżeli jesteście faktycznie jak przysłowiowy ogień i woda, to nie ugaszacie się i nie odparowujecie nawzajem, wręcz przeciwnie, współpracujecie w taki sposób, żeby była i równowaga emocjonalna, i taka kreatywność, ogień pożądania, namiętności między Wami, połączyć te dwie strefy i w jakiś sposób no, żyć zgodnie, tak? Na wyjeździe sobie wypoczniecie. Jeżeli były jakieś podejrzenia o zdradę, jakieś kłamstwa, też sprawy sobie wyjaśnicie. No i ogólnie taki spokojny miesiąc. Nawet bym powiedziała, że trochę taki nudny. Tak jakby było wszystko tak, jak powinno być. No, do niczego za bardzo nie macie się czepiać, tylko być może jest tak dobrze, że chcielibyście, żeby było jeszcze lepiej i tutaj zaczniecie no, już doszukiwać się do detali, tak? Skupiać się na detalach, żeby zwłaszcza jeżeli macie dzieci, tak? Żeby dla ich przyszłości tutaj też postarać się coś zmienić pomiędzy Wami, żeby było lepiej. Dobrze będziecie się dogadywać tutaj. Na pewno ten wypoczynek wiele zmieni w Waszej relacji. Być może ten wyjazd jest potrzebny, żebyście mogli zbliżyć się do siebie, mieć chwilę dla siebie i powiedzieć o sprawach, które Was jeszcze trapią, dręczą, żeby coś ponaprawiać, uregulować, nadrobić jakieś zaległości.
pośpieszyć się z podjęciem jakiejś decyzji, z którą zwlekaliście bądź musieliście odłożyć, na przykład ze względów finansowych, prawda? Dobrze, kochani. Dużo przyjaciół, dużo spotkań w miłym, serdecznym towarzystwie. Na kimś możecie polegać. I ogólnie pozytywne relacje w związku. Być może powinniście jakoś bardziej zorganizować sobie czas. Częste wyjazdy właśnie, bliskość, romantyzm, czułość. To będzie dawać, że tak powiem, gwarancję, że jedna i druga strona będzie zapewniona o swoich uczuciach, o tym, że może na Was polegać, że żadnego numeru żadne z Was nie wywinie drugiemu. Zobaczmy, jaka afirmacja. Wyzbywam się wszelkiego strachu i wątpliwości. No właśnie. Może to dotyczy Ciebie, byku. Może partnera, bądź partnerki. Jakieś wątpliwości, jakiś strach. Nie pójdę o krok dalej, bo boję się. Nie wezmę z nią kredytu na mieszkanie, bo ona mnie zostawi i będę spłacał sam kredyt. Na przykład takie przykłady daję, tak? Nie zrobię tego czy tamtego, bo nie jestem pewien tej swojej drugiej połówki, swojego miejsca, swojego stanowiska. Uwalniam się od destruktywnych obaw i wątpliwości. Akceptuję siebie i napełniam serce i umysł spokojem. Jestem istotą kochaną i czuję się bezpiecznie. I taką afirmację powtarzajcie sobie tak długo, jak tego potrzebujecie, bo być może no, jesteście wrażliwi, tak? Jesteście przewrażliwieni być może, bo rycerz kielichów, no to jest taka osoba troszeczkę zakompleksiona, trochę taka, no wszystko bierze pod uwagę, nie ma takiego dystansu do siebie, tak? Przyjmuje każdą krytykę, każdą uwagę, albo inaczej, każdy jakiś żart, każdy jakiś dowcip, każda jakaś uwaga, to już jest jakby personalnie brana do siebie przywara. Więc musicie też troszeczkę no, odgrodzić się od tego, pracować nad swoimi emocjami. No i przede wszystkim uporządkować życie, żeby była harmonia, spokój i żeby był wilk syty i owca cała, czyli to umiarkowanie. Jedna i druga strona jest zadowolona, mimo że różnicie się i w jakiś sposób macie inne poglądy, umiecie znaleźć kompromis, konsensus swojego działania. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego lipca. Wypoczywajcie. Pamiętajcie, żeby się nie przeziębić i tutaj zwłaszcza pęcherz moczowy, żeby nie był przeziębiony, no bo często do kibelka będziecie biegać i co to za wakacje. Dużo słoneczka, dużo fajnych miejsc, które będziecie zwiedzać, dużo pozytywnych wrażeń, miłych spotkań towarzyskich, nowych znajomości, przyjaźni i przede wszystkim spokoju, wypoczynku Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego razu. Do usłyszenia, byki.